Duchu Święty, prosimy Cię, żebyś otworzył nasze umysły, nasze serca, żebyś otworzył nasze uszy, byśmy Cię słuchali, mój język, żeby mówił w Twoje imię. To słowo, które dla nas sam przygotowałeś, poprowadź nas w tej konferencji, abyśmy z pożytkiem mogli przyjąć Twoją łaskę, abyśmy jej nie zmarnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zacznę od fragmentu z Ewangelii Łukasza, z 9 rozdziału. Najpierw ją przeczytam, potem wyjaśnię, jakby jakie to ma znaczenie dla nas, jak popatrzeć na ten fragment Ewangelii, albo lepiej powiedzieć, bo tak myślę, że warto by od niego zacząć, a tak naprawdę dalej potrzebujemy pójść w zrozumieniu. Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich, co mówią tłumy, kim według nich jestem? Oni odpowiedzieli, mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a według was kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział, Chrystusem Bożym. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili. Potem powiedział, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Do wszystkich zaś mówił, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Jaka z tego korzyść dla człowieka, jeśli zdobędzie cały świat, a siebie samego zatraci albo skrzywdzi? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przybędzie w chwale swojej i Ojca, i świętych aniołów. Naprawdę mówię wam, niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. Pierwsze, co widzimy w tym fragmencie, to, że Jezus modli się. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie pragnienie, być w miejscu, gdzie Jezus modli się. Nie, że ja się mam gdzieś pomodlić. Tylko, czy zapragnęliście kiedyś być w miejscu, gdzie Jezus modli się? Może to jest takie oczywiste, a jednocześnie bardzo mnie dotyka to słowo, że ja tego najbardziej bym pragnął. Jasne, że może w pierwszym momencie nam się narzucać, jak ja sobie słabo radzę z modlitwą. No, myślę, że każdy z nas może to powiedzieć. Ja przynajmniej nikogo w życiu nie spotkałem, kto by był zadowolony ze swojej modlitwy. Więc no chciałbym tak modlić się. To jest jakieś takie... To wiele razy odnajduję w swoim życiu. Chciałbym tak modlić się. Choćby do was tutaj przyjeżdżam. Jeszcze przedwczoraj byłem w Walencji na swoich rekolekcjach. I chciałem tak dobrze je przeżyć, tak modlić się przy świętym Wincentym Ferreriuszu, którego uważam za największego kaznodzieję świata. Chciałem jego poznać, poprosić go o błogosławieństwo. I muszę przyznać, że sobie dość inaczej wyobrażałem te rekolekcje. Chciałbym więcej modlić się. Chciałbym bardziej wykorzystać ten czas tam spędzony. Mógłbym powiedzieć, jestem rozczarowany. Gdybym trochę więcej nie miał doświadczenia duchowego, trochę już nie zmądrzał przez te wszystkie zakonne lata, no to bym miał sobie bardzo wiele do zarzucenia i wiele pretensji do siebie.
Ale Duch Święty mnie jakoś ocalił w tym oskarżeniu, że to i tak mało z tego wynika, jak się tak naoskarżam i naosądzam. Raczej proszę Go o rozumienie tego czasu. Po co ja właściwie tu przyjechałem? Bo powiedzmy sobie szczerze, czy ja wiedziałem, po co jadę na takie rekolekcje? Miałem jakiś pomysł, miałem jakieś pragnienia, ale czy wiedziałem? Nie wiedziałem. Ja dopiero podczas tych rekolekcji odkrywałem, po co ja tu przyjechałem. Dlaczego? Bo też nie mogłem tego wcześniej wiedzieć. I jakoś mi to się łączy z tym, co czytam w Słowie Bożym. Jak myślę sobie o uczniach Jezusa, którzy z Nim chodzili, czy oni się spodziewali, że w ten sposób On będzie mówił, czy w ten sposób będzie działał? Oni ciągle są zaskoczeni, żeby nie powiedzieć też rozczarowani. Rozczarowani nie tylko Jezusem, ale sobą. Że oni tak się nie nadają. Że oni tak nie nadążają. Że oni tak za bardzo nie pasują. Mają takie momenty, owszem, kiedy się cieszą, wracają i mówią, jak się cieszymy, nawet złe duchy nam się poddają. Prawda? I zaraz słyszą, co? Nie z tego się cieszcie, tylko z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. Nawet się cieszyć nie mogę z tego, co się cieszę. Nie? Znaczy nie w tym sensie, że jest zabronione, ale nie widzę, o co chodzi w tym. Nie? I mamy, każdy z nas, jakieś wyobrażenie o modlitwie. O co chodzi w tej mojej modlitwie? A Jezus mówi, a rzeczywiście myślisz, że o to chodzi? Nie? Jakoś to słowo, że ja bym pragnął być w tym miejscu, gdzie Jezus modli się, jest takie otwierające i jednocześnie uwalniające. Bo ja wtedy mogę się do Niego przyłączyć w modlitwie. I mogę pozwolić Jemu się poprowadzić. Nie? To jest w każdym z nas, tak jak było w uczniach, kiedy mówią, Panie, naucz nas modlić się. I On ich uczy. Jeżeli się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. I tak dalej. Uczy ich modlitwy. Nie? Ale tak naprawdę, ucząc tej modlitwy, ich zaprasza do swojej modlitwy. Bo tylko On może mówić, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. My jesteśmy latorośle włączeni w ten krzew. Może jeszcze Żydzi myśleli, no my jesteśmy z narodu wybranego. Nie, może myślicie, że jesteście z Kościoła, ale my jesteśmy z pogaństwa. Nie? No i no to jest łaska, że jesteśmy wszczepieni w inny krzew. To, co papież Benedykt XVI mówi, tylko Jezus jest dobrym Żydem. Jeżeli jesteś w Niego wszczepiony, to jesteś w Chrystusie, w Bogu. Jeżeli nie, jesteś uschłą gałązką. Więc tutaj, w tej przestrzeni modlitwy, nie? W której się uczymy od Jezusa, bo nie o to chodzi, że taką czy inną formułę my mówimy, czy nie wiem, medytujemy, kontemplację uprawiamy, adorację, coś tam. Nie? Możemy, to są różne formy modlitwy. Możemy z tego korzystać. Ale tak naprawdę to Jezus uczy nas modlitwy, zabierając nas na swoją modlitwę. Do przestrzeni swojej modlitwy. I w tej przestrzeni Jego obecności zadaje to pytanie. Właśnie co mówią tłumy? Co mówią inni? Nie? Kim według nich jestem? I zobaczcie, że ci uczniowie są tam grzeczni bardzo. Nie mówią, mają cię za Samarytanina. Mają cię za żarłoka i pijaka. Mówili tak o Jezusie? Mówili. Ale oni tego nie mówią. Mówią Eliaszem. Nie? Prorokiem, Janem Chrzcicielem. Nie? Dlaczego my tak mówimy czasami?
Bardzo często z Panem Bogiem tak na modlitwie stajemy i nie jesteśmy tacy szczerzy do końca, bo się Go boimy. Albo Go nie znamy. Nie wiemy, co On może nam powiedzieć, co nam może zrobić. No dlatego tak lepiej powiedzieć dobrze. Tak samo postępujemy ze sobą nawzajem. To ma się do naszego małżeństwa też. Ale też do naszej relacji z Bogiem. Ja tak naprawdę, jak jechałem tu, myślałem, co jest pierwsze i do końca nie wiem, co jest pierwsze. Czy my, praktykując relacje z Bogiem, uczymy się relacji z drugim człowiekiem? Czy my, praktykując relacje z drugim człowiekiem, uczymy się relacji z Bogiem? Myślę, że są przestrzenie, gdzie jest to pierwsze, a są przestrzenie, gdzie jest to pierwsze. Ja sam po sobie widzę, kiedyś przypominam sobie choćby. Pan Jezus czuje, że mnie zaprasza do kaplicy. Nie? No i tak idę w klasztorze, ale po drodze jest salka rekreacyjna, gdzie siedzą bracia. Nie? No przecież trzeba budować wspólnotę. Ile razy ja już nie doszedłem do kaplicy? O Jezus. I pamiętam, jak na modlitwie usłyszałem, kogo bardziej kochasz, mnie czy Dominikanów? Z serca bym powiedział ciebie, a patrząc na życie... Czasami Bóg na szczęście posługuje się też tym, żeby oszukać nas samych. Pamiętam taki inny moment na modlitwie, że jeszcze się podzielę. Kiedy Pan Bóg mnie zaprosił do tego, żeby być synem Jego. Ja o tym głoszę, dla mnie to jest jakoś oczywiste. Ale gdy przychodzi co do czego, jest tete-a-tete, pamiętam ten moment, kiedy On wołał do mnie, ty Tomku chodź. Ja rozumiałem to, że chcę Cię usynowić, chcę Cię uczynić moim synem. Ja widziałem w tej scenie też innych grzeszników, tych celników różnych, marnotrawnych synów, którzy wchodzą. Ja naprawdę nie mam pretensji do tego, że grzesznicy wchodzą przede mną. Nie mam takiego czegoś w sobie, nie odnajduję. Nie wiem, może za płytko patrzę, ale nawet im pomagam wejść. Bo ja umiem być turbonajemnikiem, takim turbo nawet. W tym sensie, że co? Potrzeba wyspowiadać, wyspowiadam. Rekolekcje? Proszę bardzo. Mszę odprawić? Proszę bardzo. Co jeszcze? Powiedzcie, co mam, gdzie pojechać, gdzie mam głosić? Już. Nie? Ale On mówi mi na modlitwie, nie, mi nie chodzi o to, co Ty robisz, że Ty pomagasz tym wszystkim marnotrawnym synom. Nie, nie. Ty chodź. I ja wam się przyznam, że uciekłem z tej modlitwy. Bo ja się nauczyłem, że ja mogę powiedzieć, ja mam taki biały fartuszek, ja tu tylko sprzątam. Jak ktoś ma pretensje do Boga o swoje życie, to ja dopóki jestem najemnikiem, to ja mogę powiedzieć, jak masz pretensje, to do Niego. Ja tu tylko sprzątam. A jakbym był synem, to ja, On do mnie może mieć pretensje, bo jestem dziedzicem. I dla mnie to było za dużo. Ostatnio sobie uświadomiłem, że ja dlatego przez pierwsze 6 lat mojego życia zakonnego chciałem być bratem, nie kapłanem. Bo dla mnie było nie do pomyślenia, żebym miał siedzieć w konfesjonale i komuś mówić, co ma robić, czego nie robić, albo na ambonie. To nie dla mnie. I Pan Bóg mnie przekonał, tak jak wtedy, bo przysłał mi braci. Jeden pamiętam, jak mi powiedział, czy miałeś taki kiedykolwiek moment w życiu, żeby ci zabrakło łaski Bożej do tego, co miałeś zrobić, do czego Bóg cię posłał? Ja musiałem powiedzieć, nigdy mi nie zabrakło łaski Bożej.
Czy myślisz, on tylko powiedział, że teraz by ci brakło na bycie kapłanem? Ja zrozumiałem wtedy, że się kierowałem negatywną motywacją. Co to znaczy? Nie tyle ja chciałem być bratem, tylko ja nie chciałem być księdzem, dlatego chciałem być bratem. To jest bardzo mocne w nas. Myślę, że to chodzi różnymi drogami, bo to jest oskarżenie od demona. Na przykład, że ty się nie nadajesz na męża. Albo ty się nie nadajesz na żonę, albo ty się nie nadajesz na ojca czy mamę. Czasami niektórzy mają, ja się nie nadaję na bycie dzieckiem mojej mamy czy mojego taty. Jest to bardzo oskarżające, bo demon działa, żeby mnie oskarżać. Oskarżać przeciwko mnie, przeciwko nam, przeciwko miłości, wspólnocie, rodzinie, którą tworzę. Chce mnie w taki czy inny sposób wykluczyć i powiedzieć, taki jaki jesteś, taka jaka jesteś, nie nadajesz. I wracając do tamtej modlitwy jeszcze, uciekłem i poszedłem na kawę. To było na rekolekcję. I siedzę, piję kawę i do mnie podchodzi taki Piotr, saksofonista, i mówi, bracie, to dla ciebie jest. I ściąga taki pierścień i mi wkłada na palec. I tak naprawdę w tej scenie z Bogiem chodziło o to, że ten pierścień to jest usynowienie. Nie? Tak jak wy macie zaślubiny, wam się obrączka tak kojarzy, tak? To dla Boga, że jesteś oblubieńcem, oblubienicą, czy że jesteś synem, czy córką, to nie ma większej różnicy. To jest kwestia miłości. Czyli ty jesteś mój, a ja jestem twój. Ty jesteś moja, a ja jestem twój. Jakby, i to jest jakby pieczęć. Nie? Ja od Boga nie byłem w stanie przyjąć tego pierścienia. Ale Piotrkowi nie potrafiłem odmówić. Ja wiedziałem, że Pan Bóg to robi fortelem. Że ja człowiekowi, mi jest człowiekowi trudniej odmówić niż Bogu. Czasami tak to mamy. Myślę, że tak też jest w małżeństwach, w rodzinach. Dlatego, że się znamy, dlatego, że się kochamy, dlatego, że sobie ufamy, dlatego, że już znamy się też w tym, że ten drugi może dużo znieść, że tak mnie kocha, tak mnie szanuje, jest tak dobry, że ja mogę jemu odmówić. Temu, kto mnie nie kocha, albo kogo się boję, albo na czyjej opinii mi zależy, jemu nie odmówię. To jest dokładnie ten moment. Jesteś Eliaszem, jesteś Janem Chrzcicielem, jesteś prorokiem. Mówimy ci tak, bo nie wiem, czego się mogę po tobie spodziewać. Ale jeżeli już go znam, to trochę jestem jak faryzeusz, który mówi, poszczę 2 razy w tygodniu, modlę się, coś tam, coś tam. Czyli my, nie wiem, w małżeństwie tak szybko sobie przekładam w głowie. No przecież żyjemy od dawna, mamy wspólne dzieci, mamy wspólne problemy, znamy się, mamy nawet wspólne kredyty. No to coś nas wiąże. Tak mnie nie zostawisz łatwo. A ta sąsiadka, albo teściowa, albo ktoś tam, kogo się boję trochę, to tam staję na baczność, staram się, robię tak szczególnie. Tobie nie muszę zrobić super obiadu, bo ty i tak zjesz wszystko, ale tutaj tak zadbam. Nie? Czy ciebie nie muszę jakoś tak przywitać z uśmiechem i nagle wyciągnąć kwiaty z zapazuchy, prawda? No bo już cię znam, ale, no wiem, sąsiadka, która mi tam mówi, że mi każe zamurowywać okna, czy tam nie wiem co tam, prawda? Wymyśli jakieś tam te, że rzuca mi kłody pod nogi, to ja pamiętam o jej urodzinach.
Znaczy nie dlatego, że ją bardziej kocham, tylko że się jej bardziej boję. Znaczy, że tutaj się dzieje dużo takich rzeczy. A tak naprawdę to jest piękne w tej całej mojej też scenie, ale myślę, że się możecie w tym odnajdywać. Jak Bóg mówi chodź do tej bliższej relacji, to mówi muszę cię bardziej ukochać. Można by też powiedzieć, muszę cię wywyższyć w tej miłości. To znaczy, ten pierścień, tą obrączkę, ja nie daję jej każdemu. Ja daję tobie. No w Bogu jest to inaczej, bo jak ma nas wszystkich za swoje dzieci, to On ma taką podzielność, nie wiem czego, umysłu i serca, że On każdego z nas kocha jak jedynaka czy jedynaczkę. On tak umie, my tak nie umiemy. Ale to dlatego, że my nie umiemy, to nie zaślubiamy się z każdym. Tylko mamy kogoś jednego wybranego. Nie? Kogo właśnie wywyższyliśmy. Nie? Że jeżeli mu wyznaję miłość podczas sakramentu małżeństwa, czy jak odnawiam ten sakrament, to tak naprawdę go na nowo wywyższam. Jesteś dla mnie najważniejszy. Jesteś dla mnie najważniejsza. Nie? A jednocześnie, co za tym stoi? Ja wtedy usłyszałem jeszcze jedno zdanie. Nim uciekłem. On mówi, muszę cię wywyższyć, bo tylko król nie czuje się poniżony, jak umywa innym nogi. Co to znaczy? Tylko jak pozwolisz się wywyższyć, będziesz umiał czy umiała służyć. I nie będzie to dla ciebie poniżające. Będziesz wtedy mógł robić najniższe prace i nie będzie to ci nic ujmować, ponieważ jesteś wywyższony. Masz pierścień, masz koronę na głowę. Jeżeli jesteś najemnikiem czy sługą, tak się czujesz, to będziesz ciągle, robiąc różne rzeczy, czuł się poniżony, zagrożony, nie taki. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego wywyższenia. I bez tego wywyższenia tak naprawdę nie umiemy żyć i nie umiemy kochać. I to idzie przez śmierć. To jeszcze za chwilę o tym trochę powiem. Jeszcze kiedyś u Dominikanów, tak ja mówię często, że nowicjusze są najmądrzejsi. Kiedyś zrobiłem nowicjuszom taką wprawkę kaznodziejską. Ona polegała na tym, że mówię tak, bracia, idziemy głosić sobie Ewangelię. Poszliśmy do kaplicy, mówię, wołajmy od Ducha Świętego. Ćwiczenie kaznodziejskie będzie polegało na tym, że po modlitwie do Ducha Świętego otwieram Biblię, czytam jedno zdanie, daję ci, bracie, to zdanie, modlimy się dalej, za minutę wychodzisz, mówisz minutę kazanie. Nowicjusze dominikańscy. Super. I taki młody chłopiec, 18 lat miał, z Białorusi. Ja mu otwieram i tam jest napisane miłość jest jak Szeol. Ja myślę sobie, nie poradzi sobie. Nie da rady. Zwątpiłem w brata mego. No ale tym gorliwiej modliłem się o Ducha Świętego. I ten chłopiec wychodzi i mówi tak. Jak chłopiec powie do dziewczyny, albo dziewczyna do chłopca, kocham cię, wtedy zstępuje do Szeolu. Szeol to nie jest piekło, tylko kraina umarłych. I gdy jest w krainie umarłych, gdy ten drugi, chłopiec czy dziewczyna, powie, ja też cię kocham, wtedy jest zmartwychwstanie. I usiadł. Nie, ja takie... Skąd ten chłopiec to wie? Znaczy, że to jest zawsze w miłości.
To nie idzie na takiej zasadzie, o, my tak możemy to widzieć, czy czasami tak o tym myśleć. O, ja tak pragnę, żeby ktoś mnie kochał. Tak tęsknię, tak na skrzydłach za tą miłością. Och, ten i tylko tak czekam, niech ktoś mi powie, kocham cię. My się bardzo boimy, że ktoś powie nam, kocham cię. Bo nie wiemy, co to znaczy. Mamy to w sobie, to co powiedziałem. Owszem, mamy to pragnienie miłości, ale jeszcze większy lęk przed miłością jest pod tym. I dlatego, gdy ktoś mówi kocham, ja nie umiem w to uwierzyć. Ja nie umiem, dalej mówiąc, temu zaufać. Ja nie umiem do końca za tym pójść. Często też się zdarza, że nawet jak przyjmę tę miłość, to bardzo szybko umiem ją roztrwonić. To jest też ten moment, daj mi część majątku, czyli daj mi swoją miłość. Po co? Żeby kochać. Tylko, że w tym na przykład, tym chłopcu, była nieufność do ojca. On chciał uciec, wziąć tą miłość i oderwać się od ojca. I roztrwonił wszystko. Można powiedzieć, Jezus też poszedł, wziął miłość, tylko on nigdy nie zerwał miłości z Ojcem. Nie? I dokładnie to jest, ty możesz służyć na lewo i prawo różnym ludziom, ale jeżeli masz cały czas i podtrzymujesz miłość, którą masz i do Boga, ale też do swojego współmałżonka, to nie roztrwonisz. I nawet jakbyś umarł, tak jak Jezus, to nie jest roztrwoniona miłość, tylko jeszcze większy, głębszy, pełniejszy wyraz miłości. Nie? To nie jest takie proste. Nie? My tak myśląc po ludzku tylko, no to tak nam się wydaje, to dość takie, a pragnę miłości, ktoś mnie pokocha, prawda? I już jest taka miłość i ha, ha. A potem takie, to dlaczego to nie wychodzi? To jakoś to się rozchodzi. Na czym to stoi? Jakby, czy zostało to wywyższone? Czy tak naprawdę w to uwierzyłeś? To może jest dziwne, co powiem teraz. Nie wiem, czy kiedyś się z tym spotkaliście. Tak jak już wyznałem, przez te pierwsze 6 lat życia zakonnego chciałem być bratem, nie chciałem być księdzem. Potem, jak już zostałem księdzem, nagle się zorientowałem, że jeżeli przez ja tyle lat nie chciałem być księdzem, studiowałem dlatego, że przełożeni mówią studiuj, to studiowałem, ale nie jako przygotowanie do kapłaństwa. Tym samym, jak ja zgodziłem się na kapłaństwo w momencie ślubów wieczystych, to do kapłaństwa miałem rok przygotowania. Nie 7, jak inni. Więc ja nagle się zorientowałem, że jestem nieprzygotowany do bycia kapłanem. Nie wiem, czy kiedyś się zorientowaliście, że jesteście nieprzygotowani do życia, bycia małżonkiem, małżonką, czy ojcem, mamą. No tak się coś... No, może właśnie dlatego, że ja wcześniej nie wierzyłem, czy nie wierzyłam w to, że to jest możliwe. No niby jakoś tego pragnąłem, czy pragnęłam, no ale tak... I pamiętam, jak to mnie popchnęło do tego, żeby pojechać na rekolekcję z siostrą Bridge McKenna. To jest taka siostra, która od ponad 40 lat prowadzi rekolekcje kapłańskie. I mówię, może ona... jako taka prorokini, charyzmatyczka, bo tak ją znałem z innych powodów, mówi, może ona mnie jakoś tak szybciej, prawda, przygotuje do tego kapłaństwa, tak nadrobimy szybciej. A ja pamiętam z tych rekolekcji jedno zdanie. I to zdanie brzmiało tak. Ona wyszła i powiedziała, Pan Bóg kocha swoich kapłanów. Uświadomiłem sobie wtedy,
że przez całe moje życie nigdy tak nie pomyślałem, że Pan Bóg kocha swoich kapłanów. No, że tam robią różne rzeczy, tam mówią o miłości, no tam to wokół miłości się tam gdzieś tam kręci, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się jeszcze w Ewangelii, ale że kocha mnie jako kapłana, to o tym nigdy nie pomyślałem. Może kocha mnie Tomka, ale mnie kapłana? Dla mnie to była eureka i bardzo odświeżająca, odnawiająca. Mówię o tym, żeby wam powiedzieć, przemycić to. Czy kiedyś pomyślałaś, Pan Bóg kocha mężów. Czyli kocha ciebie jako męża. Pomyślałaś tak? Pan Bóg kocha żony. Kocha ciebie jako żonę. Pan Bóg, rozszerzając, kocha rodziców. Kocha ciebie jako ojca. Kocha ciebie jako mamę. Owszem, Agnieszkę, Józia, Zenka, ale ciebie jako też. Czyli temu towarzyszy błogosławieństwo. Co to znaczy? Jego szczególna obecność i troska, że tam chce z tobą być i z tobą pracować, czyli realizować tę misję. Tak mi się jeszcze rozszerza. Pan Bóg kocha ciebie jako babcię, jako dziadka. Znaczy, że jemu to nie zabraknie tego, tej miłości, że jak jesteś mamą i już babcią i też córką, to nie musisz wybierać. Tylko i to kocha, i to, i to, i tu błogosławi, i tu jest obecny, i tu. Czy ty z tego korzystasz? Nie? Ja zrozumiałem, że ja nie korzystam z tego. Po pierwsze, trudno mi to uznać, trudno mi temu zaufać, trudno mi w to wierzyć, przyjąć to, bo jednocześnie za tym, co stoi, że ja jemu daję pierwszeństwo. I dlatego jest to pytanie, a według was kim jestem? Według ciebie kim ja jestem? Można powiedzieć, według ciebie gdzie ja jestem w twoim życiu? Gdzie ja ci błogosławię? Nie macie takich miejsc, o tu to raczej nie. Raczej tu się nie spodziewam. No może tu. Czasami właśnie, jak ja nie przyjmę tego, kim jestem, to na przykład, nie wiem, będę wszędzie, nie wiem, jakimś liderem, animatorem. Albo, nie wiem, kaznodzieją. Nie wiem, albo gram, nie? Albo coś tam, prawda? To nie znaczy, że to mam nie robić tego. Ale czasami, właśnie jak ja nie wierzę w to, kim jestem, to zaczynam robić to, kim nie jestem, albo przestawiam to, co pierwsze, jest wtórne, a to, co wtórne, jest pierwsze. Że ja potem biegam po całym świecie i robię różne rzeczy, nie robiąc tego, co mam robić. Ale to nie o to chodzi, że to jest zamiast tego. To by było głupie. To od razu się tłumaczy. Nie. Tylko jedno jest na drugim fundowane. Tak jak mówimy, nie wiem, ksiądz Tischner tak mówił, prawda, że najpierw trzeba być dobrym człowiekiem, potem dobrym chrześcijaninem, a dopiero potem dobrym księdzem czy małżonkiem. To nie jest przeciw sobie. Chociaż my mamy z tym trudność, jak to pogodzić. Bo macie też błogosławieństwo na swoje zawody, na swoje inne dary, charyzmaty w Kościele, w świecie.
Nie? Może tak dla lepszego zrozumienia tego powiem. Mam takiego przyjaciela, dominikanina, który jest jednocześnie terapeutą. I on jak jest bardzo dobrym terapeutą i bardzo dobrym księdzem. Nie? I on się bał przez lata, że jakby tak do Boga przyszedł i powiedział: Panie Boże, jak to ma ze mną być? To on się bał, że Bóg do niego powie: zostaw tą terapię, żebyś był dobrym księdzem. A jak wreszcie się zdecydował pójść na modlitwę, to Bóg mu powiedział: chcę wywyższyć terapię, którą praktykujesz, ale jednocześnie być dla tego, co robisz, jedynym fundamentem. I jak ja dzisiaj z nim rozmawiam, to on mówi: ja przede wszystkim jestem kapłanem, ale najwięcej pracuję terapeutycznie. I nie jest to przeciw sobie, tylko on chce to poukładać. Bo każdej tej części, która we mnie jest, on błogosławi. Każdej mojej tożsamości błogosławi. I nie będzie ich przeciwstawiał, bo on jest Bogiem harmonii, kosmosu. I owszem, trzeba czasami przejść przez taki tygiel tych swoich obaw, lęków. Może coś musi umrzeć, żeby zrodzić się na nowo. Ale to jest zawsze ku życiu. To jest zawsze ku pełni. A nie, żeby mi coś odebrać, okraść, wykluczyć. On nie po to mi to daje, żeby mi to zabrać. Ale żeby poukładać po swojemu. I gdy dalej tu czytamy, Jezus nie daje wątpliwości. Mówi: Syn Człowieczy będzie odrzucony. To znaczy, tacy, jacy jesteście, jacy jesteśmy, będziemy odrzucani. Bo tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy nie do przyjęcia. I my gdzieś czujemy to podskórnie, że tak jest. Dlatego kombinujemy i tak zakładamy maski, tak się układamy z tym światem, żeby tylko nie być odrzuconym. Co słyszy Piotr, który mówi: na ciebie to nigdy nie przyjdzie. Takie odrzucenie. Jezus mówi bardzo jasno: nie łudźcie się, jeżeli z zielonym drzewem to czynią, co się stanie z suchym? Jeżeli mnie prześladowali, i was będą prześladować. I to nie chodzi o to, że będą was zabijać, tylko będą wam nie ufać. Nie będą was tak przyjmować: o, jak fajnie, że jesteś, tak cieszę się na twój widok. No nie. Może tak powiem, by się wydawało. Rodzi się takie małe coś, takie dzieciątko. No przecież ja jestem jego mamusią, ja jestem jego tatusiem. Przecież ja dla niego chcę jak najlepiej. Przecież kocham go najbardziej na świecie. I co ten mały? O, dziękuję ci, mamo, że mnie tak kochasz. No? Drze się, odkąd się urodzi. Bo mu ciągle nie pasuje to. Nie mówi ci: o, jak jestem szczęśliwy, nawet jak nie umie mówić. Ja? O, jak jestem szczęśliwy, że urodziłem się w tej rodzinie. O. Nie pasuje mi tu nic. Ty myślisz, przejdzie mu. Ile mu przejdzie? Znaczy, bo to jest to złudzenie. Natomiast gdy założysz to, że Syn Człowieczy będzie wiele cierpiał, to znaczy, że będą się rodzić, nie będzie im się podobać, mnie też się nie musi wszystko podobać. Ja będę odrzucał, mnie będą odrzucać.
Mi się to kojarzy z takim, jak jeden mnich mi powiedział. Co dziwnego, że grzesznik grzeszy? Że nie grzeszy, to cud. Co w tym dziwnego, że ty nie pasujesz do tego świata? No, jak pasujesz, to cud. No i owszem, dopiero potem jakoś do tego dążymy w Duchu Bożym, żeby się poukładać z Panem Bogiem, z sobą, światem. Ale dlaczego? Dlatego, że pierwotnie jesteśmy niepasujący. A jak założymy sobie, że mamy być pasujący, to żyjemy w ciągłej frustracji. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ma się nie dziać tak? Co niby wyświadczyło jakby z tego świata, że to wszystko ma pasować? Wszystko ci mówi, że nie pasuje. A potem jak coś pasuje, alleluja. Ale zasadniczo nie pasuje. No w małżeństwie, pamiętam, taki ksiądz to powiedział, mądry, mówi tak, to zmaganie, te kryzysy, kłótnie w małżeństwie, jakby z czego najczęściej są? Mówi, to jest bardzo prosta odpowiedź. Może, nie wiem, upraszczam to, ale jakoś mi zaświeciło to w głowie, przyznam się. Że generalnie żona ma ciągle pretensje do męża, że jest facetem, a nie kobietą. A mąż do żony, że nie jest facetem. No bo jest inny, inna. No inaczej to czuje, inaczej to rozumie, inaczej to przeżywa i koniec. Tak naprawdę mamy problem tylko z tym, dlaczego ty nie jesteś taki jak ja. Dlaczego ty jesteś taka jak ja. No bo nie jestem. No i ty myślisz, zawierając związek małżeński, o tym, że on czy ona będzie taka jak ty? No ale tak myślimy. Tak się spodziewamy. Ciągle jesteśmy rozczarowani, że ten drugi mnie nie rozumie. A jak on może mnie rozumieć, jak on jest całkiem inny niż ja? No i tu jest ciągle problem. Dlaczego ty nie jesteś mną? No jakoś tak się zdarzyło. No, że nie jest. No i mamy kłopot, no. No to uznajmy, że mamy. I teraz, no to co z tym zrobimy dalej? No i tu jest coś wreszcie konkretnego do robienia. No bo inaczej to jest jakby ciągłe łudzenie się, że jakoś powinno być, co w ogóle tak nie powinno być. Tu nie chodzi, mam nadzieję, że to rozumiecie, o jakieś czarnowictwo. Tylko Pan Jezus, jak mówi do Piotra, jesteś mi przeszkodą, jak nie myślisz tak, jak ja ci mówię. Ja mam swoje sprawy z Bogiem. Ty masz swoje sprawy z Bogiem. Nawet Maryja nie rozumie do końca Jezusa. To dlaczego niby ja miałbym rozumieć mojego małżonka czy współbrata? Ja normalnie nie rozumiem, albo mi się wydaje, że rozumiem, albo się wzajemnie oszukujemy, że się rozumiemy. A wystarczyłoby delikatnie tam poskrobać paznokciem i mamy całkiem inne widzenie rzeczy. No i żeby się już nie zamęczyć całkiem, no to idziemy trochę na skróty, trochę pozorujemy, tak żeby to jakoś przepłynąć. No, no trochę tak. To ta rozmowa też, jak widzicie potem z Piotrem, już po zmartwychwstaniu. Czy kochasz mnie? Najpierw pyta, potem dalej. I potem w końcu już pyta, czy lubisz mnie chociaż? I on mówi, lubię. Nawet bardzo. No bo my się lubimy też. Ale sobie nie radzimy.
I Jezus, jak pyta o to Piotra, to on się nie łudzi. To kiedyś brat Roger o tym mówił. To jest najważniejsze pytanie, czy kochasz mnie, które jest na kartach w Biblii, kiedy Jezus ci to zadaje, czy kochasz mnie. Tylko, że ja i tak nie kocham Jego, tylko kocham moje wyobrażenie o Nim. Natomiast On kocha mnie. Ważniejsze za tym pytaniem, co się kryje, czy kochasz mnie, jest wyznanie Jezusa, który mówi, ale ja, nawet jak jesteś taki czy taka, jaka jesteś, że nie umiesz kochać, że kochasz tylko swoje wyobrażenia, to ja takiego Ciebie kocham. I nie opuszczę Cię, i nie zostawię. I będę walczył o tę miłość. Nie? Dlatego potem mówi o tym krzyżu, że ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić życie, straci je, a kto straci to życie, ale dla mnie, z miłości do mnie, znajdzie życie. Znajdzie je. Nie? To nie jest tania nauka o miłości. Nie? Mam nadzieję, że odrobinę dobrej nowiny w tym słyszycie. Ale mówię, ośmielam się o tym mówić, dlatego, że ja tyle lat się łudziłem i oszukiwałem. I dalej pewnie się oszukuję. Ale teraz przynajmniej o tym mówię. I to jest najpiękniejsze, że ja taki Jemu się nadaję. To, co mówiłem trochę na homilii. Że wszystko mi się wali na lewo, wszystko mi się wali na prawo. Nic nie jest według moich wyobrażeń. A On takiego mnie chce, takiego kocha, z takim chce żyć, takiemu chce błogosławić. Nie? Tylko mówi, ale nie wyprzedzaj mnie. Nie rób po swojemu. Kochaj mnie. Słuchaj mnie. Nie? A ja Cię doprowadzę, właśnie takiego niedoskonałego, taką niedoskonałą, jaką jesteś, doprowadzę Cię tam, gdzie ja mieszkam. I tam doświadczysz swojej godności, właśnie tej godności królewskiej, tej godności wywyższonej. Bo ja tak Cię widzę, wywyższonego. Nie? I w tym wywyższeniu, w tym doświadczeniu będziesz umiał też służyć innym, którzy też nie potrafią kochać. Nie? I ja będę umiał Ci błogosławić i będę umiał w Tobie to odnawiać. I już ostatnie, jak on mówi, to jest takie wzruszające. Mówi, nie chciałbym się zawstydzić za was. Byłoby to dla mnie przykre, żebym się miał za was wstydzić przed Ojcem i aniołami. I tu nie chodzi o to, że wy jesteście tacy niegrzeczni. Tylko ja chcę się wami chlubić przed Ojcem. Że tacy, jacy jesteście, właśnie spośród tego świata, że jesteście, nie wiem, tak jakby powiedział prorok Izajasz, o nieczystych wargach i spośród ludu o nieczystych wargach. Nie? Że tak jak w innym miejscu mamy, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ale dostępują odkupienia darmo z Jego łaski. Kiedy się On będzie nami chlubił?
kiedy ja mimo tego wszystkiego zła, które jest wokół mnie, czy grzechu, ja umiem i chcę przyjąć Jego łaskę. I wtedy On będzie nas pokazywał, tak jak tą wdowę przy skarbonce. Czy ona była bogata, miała wielkie zasługi? Dwa pieniążki. A On woła uczniów i mówi, popatrzcie na nią. I ta dała najwięcej. Ja się ją chlubię. Ale tylko dwa pieniążki dała. Przyjęła łaskę moją. Nie? Tu nie chodzi o to ile. Nie? Łotr na krzyżu powiedział, wspomnij na mnie. I Jezus się nim chlubi. Mówi, dziś będziesz ze mną. Zamieszkasz ze mną. Nie, nie muszę mieć wachlarza dobrych uczynków. Ale to moje chce jest odpowiedzią na Jego chce. To, że On mówi, ty mi się taki, taka nadajesz na tą drogę Ewangelii, ja odpowiadam Jezusowi, ty mi się, Panie Jezu, taki nadajesz, do tego bym chodził, czy chodziła drogą Ewangelii. Chcę z Tobą. Chcę z Tobą iść. Kończy się ten fragment. Niektórzy z Was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego. Jest to obietnica, że zobaczycie Królestwo Boże. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Amen.